kolejnym vlogu. Dzisiaj sprzątam kuchnię. Muszę ją odgruzować. Myję właśnie sobie te rusztę. Nagrywa to się? Nagrywa. Dzisiaj sprzątam. Co to mi zasłania? Aj, doniczka, bo tu stoją pomidory na parapecie. Wybaczcie, że macie taki kadr. No dobra, no ale to chwilę. Już nie będę przekładać, bo go tak postawiłam. Myję, słuchajcie, te ruszta. Sprzątam dzisiaj kuchnię, bo nie miałam kiedy wcześniej przecież. Więc bierzemy się za sprzątanie. Dzisiaj jest piątek, weekendu początek, a ja w piątek zawsze sprzątam na weekend i przeważnie gotuję, wiecie, na weekend. Dobra, niech mi to obcieknie. Następne. Bo weekend chcę mieć wolny, a tym bardziej, że jutro nas nie ma. Się już kończy, nie chcę mi się przelewać do tego pojemnika, chcę go wyrobić już ten płyn. Jutro nas nie ma. Jutro jadę do rodziców, do babci. Muszę jechać jakieś zakupy zrobić, ale to jutro. Bo chyba do Dino pojadę, bo będę miała po drodze. I co jeszcze? Do lumpa. Do lumpa takiego na stare moje śmieci. Jadę, bo będę po drodze. Wczoraj jak byłam w mieście, miałam do tego lumpa wjechać, ale powiem wam, że już było późno, bo to już było, wiecie, po 15. Odpuściłam sobie i powiem wam, że już nie chciało do tego lumpa iść o tak późnej godzinie, a i tak nam się przecież długo zeszło, bo nim tam, wiecie, żeśmy tam załatwiłam, tu załatwiłam do tego Pepko. Tu i tam, no to powiem wam, że mi się nie chciało już, już po prostu iść w te lumpy. No, włosy jakie ja mam. Jezus, rządzą się dzisiaj swoim życiem. No i tak jak mówię, nie chciało mi się, nie poszłam, więc jutro pojadę. Co ma wisieć, a tu jeszcze szklanka jest. Co ma wisieć, nie utonie. No. Muszę tą kuchnię ogarnąć, muszę posprzątać ogólnie. Jeszcze pójdę, wstawię pranie jakieś. I co? I zapraszam was na kolejnego vloga, bo plotę jeszcze potrzy. Gadu, gadu, fitu, fitu. Ale samo się nie posprząta. Trzeba tutaj posprzątać, poogarniać. Tutaj muszę wejść pod te moje firanki, ale tutaj, to ja nie wiem, kiedy ja tutaj, słuchajcie, wejdę, żeby tutaj cokolwiek posprzątać. Po prostu nie mam kiedy, bo tam jest też jakiś jeden wielki bałagan. Jeden wielki mam tutaj bałagan. Co tam u was słychać? Moje pomidory mają się mimo tych przymrozków. Dzisiaj byłam, patrzyłam. Dwie noce były. Wczoraj przecież, wczoraj to wam mówiłam? Wczoraj wam chyba nie mówiłam. W sumie to już nie pamiętam, gdzie, co mówiłam. Ale był wczoraj przymrozek. Jednak było wczoraj, słuchajcie... bo tak wkładam te szklanki, jak mi pierdyknie tu jakaś. Wczoraj było ja myślałam, że jest 0 stopni, ale poszłam rano do szklarni i było Boże, na dwór poszłam i tą trawę, co ja ściółkowałam, to powiem wam, że była oszroniona. No, był po prostu przymrozek. Mogło być minus jeden. Bo więcej to nie było, minus jeden. No to ja już taka załamka. Mówię, no super. Nic z tego nie będzie, ale
jest w porządku. Wczoraj było piękne słońce, to tam się wszystko, tak wiecie, wygrzało. A ten na razie jest ok. O Boże, wszystko mi leci. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. I tak mnie denerwuje ten kabel, co tu wisi, bo to od okapu. Gdzie ja ten? Wkurza mnie to. Muszę go zasłonić, bo jak będę szafki wymieniać, to wtedy będzie inna zabudowa i będzie, wiecie, okap zrobiony, dlatego teraz go nie mam. No. I tak się zastanawiam nad tymi szafkami, bo bym chciała sobie, chciałabym. To znaczy, nie muszę tego robić na już, bo wiecie, ja mam te szafki z poprzedniego mieszkania, sobie je odnawiałam i one są w dobrym stanie. Ale myślałam na zmianie w ogóle tutaj, no, kuchni. I tak nie wiem, czy w zabudowie to raczej nie chyba. Bo te zabudowy takie nowoczesne to nie dla mnie jest, mi się to nie podoba po prostu. Chciałabym sobie zrobić, tak wiecie, w takim stylu starym. Fajnie by było, jakby ktoś takie stare szafki wymieniał na nowe i by sprzedawał ktoś takiego starego typu. A najlepiej to jakby ktoś miał kredens stary do sprzedania. Czasami są te kredensy, no ale ceny mają z kosmosu. Ja bym sobie taki kredens kupiła i wstawiła, bo bym chciała taką wiejską sobie tą kuchnię tutaj zrobić. Nie taką, no, te nowoczesne szafki, to jest nie dla mnie. Nie. Mi się to po prostu nie podoba. A biała? Nigdy w życiu białych szafek. Nigdy, słuchajcie, w życiu białych szafek sobie nie kupię. I tak muszę popatrzeć, czy można kupić takie szafki nowe, tylko starodawne jakby. Taki wzór, wiecie, jakieś takie wiejskie, bo mi się tak marzy. No, ale te to jeszcze mi parę lat posłużyły. I tak się zastanawiam, bo chciałam to w tym roku robić. Czy odpuścić sobie w tym roku i nie zrobić tego w przyszłym. Bo wiecie, to jeśli woła i to nie musi być zrobione już. I tak się właśnie zastanawiam. Bo w tym roku chciałabym teraz laurze pokój pomalować i odnowić chyba ten regalik, bo tam jest się ten piesek, co miała takie, wiecie, ona ma regał i takiego pieska na szafie, ten piesek odmycia, to wszystko, to już poschodziło i myślałam, też nie ma co nowych tych mebli kupować, bo przecież to nowe, no nie są, no, no mają 5 lat chyba, ale no ten plakat taki, co był ten piesek, to się zeszło. No i jakby niepotrzebne są jej jeszcze takie meble nowe, te jeszcze jej posłużą i bym na przykład przemalowała tego pieska jej. Tak sobie myślałam i się zastanawiałam, wolałabym chyba tym się zająć niż tą kuchnią, no bo tutaj to jest wszystko w porządku. Nie wiem, to po pierwsze, a po drugie to laurze to meble, to już takie później kupimy, wiecie, młodzieżowe, ale to jeszcze trochę, jeszcze na 2-3 lata te by jej starczyło, by mi odmalowała i byłoby, słuchajcie, dobrze. Co to za nakrętka, to jest czyste, to idzie do szafek, no i tyle, nie wiem, zobaczę. W tym roku tych szafek nie zmienię, nie zrobię sobie, jak nie znajdę, wiecie, jak będzie lato, upało, to mi się nie będzie chciało tutaj cudować i tak dalej, a trzeba odświeżyć ściany, tej szarej to nie, bo ta szara ściana, co tutaj jest, to jest pomalowana tą farbą zmywalną, to jak jest brudne, to można sobie to umyć, ale tu sufit i tu już pomalowana była białą i to było tak, wiecie, na raz grunt i na raz, i, bo ja sama nie wiedziałam, czy to będzie białe, czy nie. Muchy jak siedziały w lato, no to widać i to muszę odświeżyć, ale tak, w lato jak będą te upały czy coś, chyba że będzie taki tydzień chłodny w lato, będą dzieciaki w domu, nie będę musiała nigdzie jeździć, to bym sobie to sufit
I tą ścianę odświeżyłam. No i tam, no i z automatu tam przedpokój, bo tam też jest na biało. To jak już bym tu odmalowała, to będę musiała i tam odmalować, żeby to się kolor nie odróżniał. No, a te szafki to może zostawię. Holender, nie wiem co tu robić, powiem wam. One nie są w złym stanie, jeszcze by mi posłużyły. Ale taką wizję ostatnio dostałam, że będę sobie zmieniać i... No, wolałabym to w zimę robić, bo nie będzie pracy w ogródku, warzywniaku, nie będzie tej pracy. Będę mogła więcej czasu sobie tu poświęcić. Tylko, że znowu w lato to zacznie mi się jazda do tych szkół. I ten. No i tak będę mi taka rozrywana będę z tej jazdy, wiecie. Nie wiem, muszę pomyśleć. O Jezu, aby mi spadło. Muszę, słuchajcie, pomyśleć. Pomyślej, no o Jezu. A się zgrzałam i na pewno coś wymyślę. No, te słodycze muszę pochować, bo przecież wszystko tu na wierzchu. Dobra. Co my tutaj mamy? Tu mamy jakieś miody. No też muszę sobie to pochować. No i to tyle mojego biadolenia. Nie biadolę już. Już nie biadolę. No mówię, chyba że właśnie w lato jakiś tydzień chłodny będzie czy coś, to tą kuchnię odmaluję. A w lato to już laury pokój, to się wezmę jak już się szkoła skończy. To się wezmę za ten laury pokój i go tam ogarnę. To jest w ogóle laury. Nie wiem co tutaj robi, do mycia przyniosła. No, pomaluję. Ściany muszę też pomalować. No. To właśnie bym zrobiła to, jak już się szkoła skończy na spokojnie. A no a potem to się zobaczy, co tam dalej. Ale kurczę, nie wiem. Sama powiem wam, że tak się zastanawiam się i przeraża mnie, bo to wiecie, tu zdejmować, wywalać, sprzątać, no i tam. No, jeszcze lodówkę jak będziemy zmieniać na taką dwudrzwiową, no to już tu nam nie wejdzie, to już w ogóle będzie, wtedy będę musiała, bo ta lodówka to już też przydałoby się ją wymienić i też wtedy będę musiała całą aranżację przekształcić kuchni, zostanie tylko kuchenka w tym miejscu, bo tu jest okap, więc kuchenka tu i zlew, bo tak było w projekcie, no. I widzicie, mimo to, że mam dom wybudowany, czwarty rok teraz będzie, jak tutaj mieszkamy, to ja nie mam nowych mebli i wszystkiego zrobionego, że mam wszystko nowe, bo no niektórzy jak się budują, no to potem wprowadzają się, jakby we wszystko mają nowe, tak? Szafki, meble, jakby wszystko mają nowe. Większość ludzi tak robi, no, ale nie ja. To nie jest taki, wiecie, hop-siup. Wziąć sobie kredyt i sobie pokupować wszystko nowe i wejść na gotowe w nowe wnętrze, bo my kredytu nie braliśmy na mieszkanie, my na dom, my to z oszczędności pobudowaliśmy się i tak udało nam się zrobić tyle, ile się udało zrobić i obyło się dzięki Bogu bez kredytu, a resztę własnymi siłami pomalutku. Ważysz na swoim i to jest, słuchajcie, najważniejsze. Bo jak ja z niektórymi rozmawiam i mieszkają czy z rodzicami, czy gdzieś na wynajęciu, to ja dziękuję bardzo. To ja wolę skromniej, a u siebie na swoim. No, a tym bardziej, że jakieś takie, wiecie, nie powiem, że nie lubię nowych mebli, bo na przykład ta Melka ma nowe meble w pokoju, no bo to wiadomo, dziecko, młodzież to ten. Lubię nowe meble, ale ja mam sentyment do tych starych mebli. Tak jak ostatnio przyjechała do nas koleżanka Laury z mamą i tak się patrzę, mówię, Boże, jakie ty masz te stoliczki stare, ale bombowe, ile one lat mają? Mówię, no one już chyba mają ze 120 czy 120 chyba mają już te lat, bo one były po mojej babci, brata ciotecznego ojca, a ten ojciec miał po swoich rodzicach, no to ma ze 120 lat te stoliczki mają. Jezu, i te kwiatki na nich stoją. Jezu, jakie super, jakie super. Nawet one, wiecie, nie wyglądają, ale nawet mi się nie chce mi się ich szlifować, bo one tak, jakbym je wyszlifowała, wyczyściła, pomalowała, to byłyby takie, wiecie, jakby odnowione. A one tak, jakie wzięłam od nich wtedy, takie postawiłam,
I tak, słuchajcie, stoją. No. I mi się to właśnie podoba. Lubię stare po prostu meble, ten dębowy stół stary. W ogóle ten dębowy duży stół, co mam w jadalni, to muszę kupić takie, tylko to też on jest jakiś taki wąski, a taki długi. To chyba na zamówienie bym musiała, bo bym chciała takie szkło kupić, żeby nie kłaść obrusów, a żeby go tak też nie myśleć, takie właśnie jakieś szkło, to ma pod wymiar, po długości, wiecie, nie? Bo tak to jak obrus kładę czy coś, a tak, żeby właśnie nie kłaść obrusu, tylko albo obrus pod spód i szkło mieć. To mi właśnie koleżanka to podpowiedziała, jak była ostatnio, żeby coś takiego sobie zrobić. I mówię, faktycznie dobry pomysł. No i tak mówię, no. Ja bardzo, bardzo lubię właśnie, no mówię, te szafki to mam z poprzedniego mieszkania. Jak tu się wprowadziliśmy, to przez chyba 2 miesiące wisiały tak jak w tamtym mieszkaniu, bo one były takie brązowe, ale tu mi w ogóle nie pasowały do ścian i w ogóle, więc farba, wałek pomalowałam. Są. Ja się cieszę z tego, co mam, słuchajcie. I ja nie potrzebuję mieć luksusów, nie wiadomo czego. No, a niektórzy to właśnie mówię, budują się i wszystko kupują nowe, wchodzą w nowe. A ja to nie. No, parę rzeczy tam mamy nowe, tam jakieś krzesła, coś tam, nie powiem, że nie. Ale jak ktoś na przykład się mnie zapyta, czy tam chce coś takiego, to ja mówię, ty się jeszcze pytasz? Ty się jeszcze pytasz? No, pewnie, że chce. Jaki stary mebel, to się mnie zapyta, czy chce. No pewnie, no kurczę, jakie pytanie. A jak kiedyś Pawła siostra przyjechała i zobaczyła ten stół dębowy, to w ogóle mówi, weź mi go ode. Mówię, że nie, no, że nie, no nie. On mówi, to zamienimy się. Ja ci dam ten, bo ona ma taką altankę, dam ci ten, co mam pod altanką, a ja wezmę ten. Mówię, nie ma mowy. Ona też lubi takie stare meble. Tylko ona odnawia sobie, ma czas i odnawia. Znaczy ma czas. No lubi, odnawia, nie? Znajduje czas, no, znajduje czas. Ja to, mi to się nie chce. No, dobra, koniec biadolenia mojego. No. A, no na przykład jeszcze mam łazienkę na dole, to zrobiono już nowocześnie, nie? No bo tam już nowocześnie, ale tak jak takie na przykład, bo wiecie, że ja w ogóle zapomniałam o tym filmie o łazience. Ja mam ten film, tylko mi dwóch rzeczy brakuje, żeby zaczepić na ścianie i zakończenia nagrać. W ogóle zapomniałam, zajęłam się tym ogródkiem, zapomniałam o tym filmie, o tej łazience. O tej ścianie, bo to o ścianie takiej łazience. I takie właśnie akcenty próbuję, chociaż takie coś takiego innego, żeby ona no nie była aż tak nowoczesna, znaczy nowoczesna. Wiecie, no ty tam. No nie jest, że tak że tam coś starego jest. Tam, no wiadomo, w tej łazience wszystko nowe jest. No bo już inaczej się nie dało. Ale sobie takie akcenty właśnie próbuję robić sama, żeby było trochę takich właśnie akcentów starodawnych. A ja nie wiem dlaczego. Po prostu te nowości, te nowe wnętrza nie przemawiają do mnie. Ja bym się bała mieszkać w takim mieszkaniu, gdzie bym miała białe szafki. Albo nie wiem, ja bym się bała, albo jakieś białe meble w salonie czy coś przy psach, kotach. I moim chłopie to jest nierealne po prostu. Ja bym po prostu miała te szafki wiecznie czarne od rąk. Bo wiecie, chłop tu przyjdzie, kręci się na dworzu, te ręce brudne, przyjdzie tą szafkę, otworzy szklankę, weźmie. Nie, to się nie nadaje do mieszkania na wsi, takie rzeczy. Ja chciałam, bo ja tak mówiłam na początku, wie, jak się budowaliśmy, to ja tak mówię, kurczę, aj tam, dobra, już będziemy tak nowocześnie mieli fajnie, nie? Tak sobie zrobimy powoli, będziemy sobie tak w ten kierunek iść, ale ja się tu przeprowadziłam, pomieszkałam ten rok, który był bardzo ciężki, ten pierwszy rok dla mnie tutaj mieszkania. Tak mi się przestawiło w głowie, że kurczę, mówię, Jezu, tu taka cisza, spokój, gdzie tamte miasto, ten hałas. Nie, po prostu to trzeba iść w nowoczesność, nie w nowoczesność, tylko właśnie iść w tą wiejskość taką, w tą ciszę. I w tym kierunku. I mi się odwiedziło po prostu wszystko po roku, bo ja chciałam mieć właśnie takie nowe szafki, ładne, takie, znaczy no, modne, takie katalogowo, ale potem mi się po prostu naprawdę klepka mi się przestawiła i mi się odwiedziło wszystko. Nie wiem, dlaczego się tak stało. Po prostu rok pożyłam tutaj na wsi i mi się wszystko odmieniło.
No, zawsze lubiłam stare meble, bo ja miałam tych starych mebli tam w poprzednim mieszkaniu, gdzie mieszkałam, to miałam stare meble też, ale chciałam to wszystko albo powyrzucać, albo spalić, albo sprzedać, albo już oddać nawet komuś. Ale potem mówię, nie, dobra, zostają i robimy wszystko trochę nowocześnie, trochę starodawnie. Takie wiecie, miszmasz. Na przykład mam taki fajny, nieraz się pytacie o ten żerandol w salonie. On jest taki z kryształkami, no to jest taki nowoczesny, ale meble mam naokoło, znaczy te stoliczki takie starodawne, 120-letnie. Taki miszmasz. No dobra, tak mi się podoba. Przyszłam się z wami przywitać, a gadam 20 minut. Masakra. Jadę po Laurę, a tam u teściowej na drodze, o, Szarasku! Widzicie? Do domu wracaj! Szedł tam sobie na lasu. Wracaj do domu! No, jaki posłuszny. Szarasek! Szarasku! Siedzi. Misiek, ty zostajesz na podwórku. Dobra. Więc jadę. Ale parno jest, duchota straszna. Mamy lody. Jemy lody. Byłyśmy w sklepie. Sorry. Ale rano jeździłam za młodą kapustą. I byłam w dwóch sklepach rano. I nie było. Nie, w trzech. Teraz mówię, będę Laurę odbierać, pojadę inną drogą i kupię. Może tu, pytam się, wchodzę z sklepu. Jest młoda kapusta. I bo kupiłam jedną tam pod szkołą w sklepie. Ale co to jest jedna dla nas? Ona wie, sobie. Jak jest, jak nie ma? Bo nie było. To nie przynieśli. I poszła na zaplecze pani mi przyniosła. Dwie wzięłam jeszcze, no bo to wiecie, to szybko maleje. No. Jedziemy, kupiliśmy sobie po lodzie. Jedziemy do domu. Gotować młodą kapustkę. Uwielbiam. No. W ogóle zaczęło kropić. Parę kropli. Co? No te liście duże to tak. Zaczęło trochę kropić, jak stałam pod szkołą, na Laurę czekałam, ale przeszło. Tak parno było. Nie wiem, czy to nie będzie padać w ogóle dzisiaj. Mam nadzieję, że nie. Chociaż pokropić by mogło. Musiałabym podlewać warzywniaka. No. Zobaczymy. Bo wczoraj nie podlewałam. To będę musiała dzisiaj poddać. Dobra, do później. Szykowałam tutaj liście kapusty dla królików. Ja to wyniosę. I zobaczcie. Moje sępy tu siedzą, bo pokroiłam boczek i smażę. Ale zobaczcie, jak kłębuszek usiadł. Na kapuście. Dupą w kapuście. Normalnie. O, proszę bardzo. No kłębuszek. Pusia, a ty bierzesz z niego przykład, czy co? Kłębuszek. O. Więc taka to pomoc. Ja podsmażam boczek. Taki zrolowany miałam wędzony, więc go podsmażam. On się wytopi. I będą takie fajne skwareczki do kapustki. Tutaj już mam jedną turę kapustki. Podgotuję się, wrzucę następną, bo mam trzy główki. I będzie pyszna kapustka. Jestem, słuchajcie, na etapie odgradzania ogródka mojego warzywniaka. Mam tam taką... Gdzie? Przy płocie? No tam. Tam jeszcze, tak. Jeszcze tam właśnie na końcu płota trzeba zagrodzić. Mam taką siatkę. Takie coś. Ona jest taka ciemnozielona. Powiem wam, że nawet jej nie widać z daleka, że w ogóle tutaj jest siatka. Bo przychodzi mi tutaj, biega ten mały misiek i zobaczcie, widzicie? Dwa pomidory złamane. Tu złamane i tam złamane. No.
powiedzmy, tak, biega jeszcze z Sonią, jak się dorwie, jak biegnie, to koniec świata. Po truskawkach, po ogórkach, wszędzie. Więc... Najgorzej po ogórkach. No, bo ty ogórki lubisz, nie? No i postanowiłam, że to wszystko zagrodzę. Jeszcze mam, wiecie, tutaj, ale tu chyba nie będę grodzić po... Wiecie, tu tak, tu, no to bym musiała taki kwadrat zagrodzić. Tu tak, jak to będzie, tak, nie wiem. Nie wiem, zobaczę. W sumie nie wiem, naprawdę. Ale tu najbardziej to tutaj. Wchodził mi do szklarni, mi wchodził, latał po tych, po tych pomidorach w tej szklarni. Muszę Pawłowi powiedzieć, żeby mi te drzwi wyniósł, bo kurczę się nie zapominam cały czas. No i sobie tak tutaj zagrodziłam. Tu i tu i tam. Jeszcze poprawki małe. Można dać kroczek i można przejść. Tutaj można sobie tu otworzyć, można sobie staczką wjechać, więc taka moja prowizorka, ale chodzi o to, żeby po prostu on mi tutaj nie wchodził i mi tutaj, wiecie, szkód żadnych nie robił. No, więc tak, no dobra, to tyle. No to wiecie, poczekajcie, brudny ten telefon. Wiecie, ja się narobię, nasadzę się na ten, a on z Sonią jak biegnie, to jak petarda, strzała i już. Minuta pięć i już wszystko połamane po ten, aj, tam powiem wam, taka robota. Wkurzyłam się dzisiaj, bo patrzę, dwa pomidory, może one od tej nogi odbiją, coś tam później puszczą jakieś, coś pewnie puszczą. A bo wiecie co, jak miałam w tej dużej tamtej szklarni i tam mi się kiedyś złamało, to wyczytałam i tak zrobiłam, że wzięłam kawałek szmatki bądź bandaża, miałam akurat bandaż chyba taki elastyczny, związałam. I to się tak, wiecie, jakbym opatrunek zrobiła i to się tak ładnie powiązało, że normalnie on się skleił, ten pomidor, i dalej normalnie rósł. Więc może tutaj też tak zrobię, że to może zwiążę sobie mu opatrunek i on dalej będzie rósł, właśnie. Opatrunek. Nie, nie rób mi dziury w tym, bo mi będzie sypać się ten ziemia. Więc tak sobie pomyślałam, że może tak, słuchajcie, zrobię. I co? Dzisiaj cały dzień gucio tu zrobiłam. Jutro znowu gucio zrobię. Miałam zrobić to zadaszenie, miałyśmy postawić ten namiot. Nie postawię już dzisiaj, bo już jest późno. Już jest 19, więc im ja się za to weznę, to mi się to się zejdzie. Zobacz, lata tam. Sonia! Sonia to jest gorsza od niego, naprawdę. Sonia jest, on to jeszcze, ale jak Sonia się z nim dorwie, to już jest koniec świata. Lecą wióry, wszystko jest połamane. No, więc tak sobie wymyśliłam, tak zrobiłam. No i teraz zobaczycie, jak on będzie szczekał, bo już mi obszczekiwał, że nie może tam wejść. No i co? Misiu, nie ma przejścia? Nie ma przejścia? O, tutaj muszę poprawić. Tu Laura poprawić trzeba, bo źle dopięłam. Misiu i Sonia, nie ma! Skończyło się Eldorado wasze. Ale tu mam bałagan. Saigon, masakra. No, tam jeszcze muszę dobrze dopiąć. Nie ma przejścia. No, Sonia, ty też nie wejdziesz. Ale was zrobili. Ucie. Ucie. I co to będzie? Nie, nie podłapał. A tu jest, mam taki bałagan, słuchajcie, że masakra. No i co? Misiaczku! Misiu! 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 Nie ma wejścia! Nie ma! Nie ma wejścia! Sonia też nie może wejść. No i to by było na tyle.